Tak, tak, jesteśmy już na antenie, panowie. Dyskusja, te przerwy w ogóle są niepotrzebne. Musimy o tym porozmawiać. Dołączył do nas Marcin Borski, były sędzia międzynarodowy. Dzień dobry, panie Marcinie. Dzień dobry wszystkim. W studiu oczywiście Tomasz Sokołowski, Marek Saganowski. Magazyn sportowy w radiu dla ciebie. Zaczynamy drugą część. Panie Marcinie, oczywiście w tej części dużo o Szymonie Marciniaku i jego sukcesie, ale obiecałem, że jeszcze zamkniemy jeden wątek z pierwszej części. Mówiliśmy o nowym selekcjonerze, ewentualnym nowym selekcjonerze reprezentacji Polski. Marek rzucił taki pomysł, że wcale nie jesteśmy skazani na trenera z zagranicy. Dobrym kandydatem z Polski, jego zdaniem, byłby Jan Urban. Co ty na to, Tomek? Czy to jest odpowiedni już człowiek z odpowiednim warsztatem, doświadczeniem do prowadzenia kadry? Ja nie wiem, czy tu na antenie Radia dla Ciebie, ale gdzieś w innej ewentualnie stacji czy telewizji ja mówiłem o takiej kandydaturze, czy ewentualnie gdzieś tam w mediach społecznościowych, że to dla mnie też się pod tą kandydaturą podpisuje. Na ile był wcześniej gdzieś brany pod uwagę, jak Sousa... Wiem, jak się zakończyła jego przygoda z reprezentacją. Czy on tam wtedy nie był też mocnym kandydatem, ale... prezes Kulesza wybrał inaczej. Także tutaj no, z polskich trenerów też bym się to widział, tylko czy właśnie nie na przykład Marek Papszun, który ma jeszcze misję do skończenia w Rakowie, to jest przede wszystkim, czy trener Jan Urban się widzi tak mocno w tym momencie, tak, że chce i jak najbardziej. Mówisz, że nie, czy ma doświadczenie. Uważam, że jak najbardziej ma doświadczenie i Jerzy Brzęczek pokazał, że ewidentnie z mniejszym doświadczeniem wszedł w rolę selekcjonera i się poniekąd sprawdził. Moim zdaniem w 100%, bo zrobił wszystkie zadania, które zostały mu przedstawione przez PZPN. Tak więc nie, dla mnie trener Jan Urban jest takim naturalnym, jeżeli chodzi o Polaka. Doświadczony, prowadził zespoły w Polsce, prowadził Legię, prowadził Lecha. Bardzo doświadczony trener, który też prowadził zespoły w Lidze Europy, no więc nie wiem, co mu brakuje, tym bardziej, że jeszcze też pracował w Hiszpanii. Uważam, że to jest jeden z takich ludzi, nad którym powinniśmy się zastanowić. Zobaczymy, co czas pokaże, czy pan ten byłby chętny i przede wszystkim, czy ktokolwiek o nim myśli poważnie w związku. Tego na razie nie wiemy, bo tajemnicą to wszystko jest owiane, oprócz tego, że wychodzą kolejne komunikaty, z których nic nie wynika. No to nic się nie dzieje. Wciąż trenerem jest Czesław Michniewicz. Ale przejdźmy, panie Marcinie, do informacji dnia wczorajszego. Szymon Marciniak poprowadzi finał Mistrzostw Świata w Katarze. Gościliśmy pana na początku mundialu. No, pan wspomniał, że to faktycznie może się wydarzyć, że Szymon Marciniak jest jednym z głównych kandydatów, żeby poprowadzić ten finał. Skąd było takie przekonanie? No... Tak widać, karty były rozłożone na stole korzystnie dla Szymona. Poza tym Szymon sobie na to jak najbardziej zasłużył swoją postawą w ostatnim roku sędziowania. Zaczął świetnie od właśnie Arab Cup i zwieńczył ten mecz naprawdę wyjątkowo dobrym sędziowaniem. I tutaj dał się zapamiętać Pierluigi Collinie. To był, przypomnę, mecz z dogrywką, tam chyba Algieria brała udział w tym finale, już nie pamiętam oponenta Algierii, natomiast były tam bardzo długie rzuty karne, bardzo duże doliczenie do czasu regulaminowego, wszyscy byli zdziwieni, no i teraz na Mistrzostwach Świata się to powtórzyło, że takie były instrukcje FIFA, że należy kompensować ten czas bardzo skrupulatnie. Przypomnę, że miał świetną zimę, wiosnę, tak, tegoroczną na początku rozgrywek w rozgrywkach europejskich. Sędziował wielkim klubom i sędziował praktycznie bezbłędnie. Jesienią to samo. Inni sędziowie troszkę mieli, też troszkę mieli wpadek w związku z tym. Collina uznał, że Szymon będzie dawał gwarancję tego sędziowania na wysokim poziomie. Ja, o ile sobie przypominam, to tak przewidywałem, strzelałem w półfinał dla Szymona, także trochę go nie doceniłem. Zaniżyłeś. Tak, ale o tyle dobrze się ułożyło, że sędziowie z jego oponenci albo się wykluczyli słabszymi występami, albo ich drużyny zaszły na tyle wysoko, że po prostu nie są w stanie być kandydatami, jak choćby sędzia Turpin czy sędzia McKelly z Holandii, no to też ze względu na ten dramatyczny przebieg meczu
Holandia, Argentyna, no to tutaj ze względów dyplomatycznych raczej nie był brany pod uwagę, chociaż ja i tak uważam, że Szymon jest lepszy od tych swoich oponentów europejskich i od Turpena i od Makelego i jak najbardziej tutaj zasługiwał. Z rozdzielnika, że tak powiem, wychodziło też, że finał będzie raczej dla Europy, bo 4 lata temu miała Ameryka Południowa, 8 lat temu Europa, to tak na ogół jest na zmianę. No a sędziowie azjatyccy czy afrykańscy no ciągle jeszcze nie prezentują tego poziomu, którego byśmy oczekiwali no w tej fazie rozgrywek Mistrzostw Świata. Także tutaj, tak jak powiedziałem wcześniej, oprócz klasy Szymona, którą należy docenić i tutaj czapki z głów, bo to jest wyczyn na miarę, oczywiście w świecie sędziowskim, nie w świecie sportu, ale na miarę Iggy Świątek, tak, i jej tutaj dominacji, dlatego naprawdę czapki z głów i no, ja jestem, mimo że się spodziewałem sukcesu, to ciągle trochę się szczypię w rękę i zastanawiam jest. Nad tym, czy to naprawdę się ziściło i czy to Polak sędziuje ten finał Mistrzostw Świata, no ale tak na to wygląda. No jak jest pierwszy raz, to zawsze się zastanawiamy i przez długi okres nie mieliśmy, a jak duży wpływ miały te spotkania, które sędziowało do tej pory? Przede wszystkim to było, czy też i patrzymy też, tak jak powiedziałeś, troszeczkę bogatą karierę, to co do czego doprowadziło go to, że jest na Mistrzostwach Świata? Masz czy na myśli te mecze na Mistrzostwach Świata? Tak, te dwa. Ja myślę, że tak, tutaj też kolejny raz te karty się dobrze ułożyły, bo zobaczcie, i sędziował Francji, udany bardzo tak, mecz, ja uważam, że bardzo dobry ten mecz z Danią, posędziowany, i sędziował Argentynię. Z Australią. I obie drużyny wygrały, wiecie jak to jest, byliście zawodnikami, jak sędzia tak się patrzy, to tak. O, sędziuje ten, poprzednio wygraliśmy przy nim, to dobry sędzia, nie? Także to ma znaczenie, bo na pewno ta decyzja była konsultowana. Nie wierzę w to, że nie było takiego ze strony FIFA jakiegoś jakby wyszło coś z jakiejś reprezentacji, że mają jakieś coś zastrzeżenia, to biorą to pod uwagę? Myślę, że tak, na tym szczeblu tak, bo pamiętajcie, to jest taki mecz, na który patrzy cały świat. I no... FIFA nie chce takiego przekazu, tak jak mieliśmy po meczu Argentyna-Holandia, że się kończy rozrubami, przepychankami. No, ta impreza ma się sprzedać z pozytywnymi emocjami. Dlatego, a sędzia nie zapanował nad tym meczem? Tak uważasz? Zdecydowanie. Tutaj się wcześniej? Chyba zgodzimy wszyscy, że ten mecz się wymknął spod kontroli sędziemu. Tutaj nie utemperował tych emocji. A jak ty jak teraz patrzysz na to, jak powinien być ten finał poprowadzony? Znając troszeczkę Szymona, podejście... Ja się nie ośmielam udawać rad, bo... Nie rad, tylko jakbyś to widział. Tak, to ja myślę, że wystarczy, że Szymon będzie sobą. Tak? I tutaj on ma bardzo duży... Często nie jest się prorokiem we własnym kraju, tak? ale naprawdę, proszę mi wierzyć, on u tych drużyn w Lidze Mistrzów, a przecież ci zawodnicy i argentyńscy też grają przecież w europejskich klubach przede wszystkim. On ma renomę, ma tutaj u nich autorytet i wystarczy, że będzie sobą. Mamy na szczęście też duże wsparcie w warze, także gdyby coś były, jakieś decyzje trudne, że byłby zasłonięty, czegoś nie do końca widział, zawsze jest ta druga szansa na poprawę decyzji. A ten element zarządzania i czucia gry, kontaktu z zawodnikami, to jest chyba najlepsza właśnie, poza też mega wydolnością, bo Szymon był w młodości kolarzem, tak, i tą wydolność zawsze miał bardzo, bardzo mocno, jak pamiętam, no bo przecież zaczynał w czasach, kiedy ja jeszcze sędziowałem, to porównywaliśmy te swoje wyniki na bieżni czy na jakichś badaniach wydolności, no to zawsze miał zdrowie jak koń, tak brzydko powiem, nie? Ten element właśnie zarządzania zawodnikami jest u niego jego najlepszy ten kontakt. No i to chyba zaowocuje, bo zawodnicy w takim meczu na pewno będą trochę przejęci, spięci, prawda, sparaliżowani. Może dla Francuzów to nie jest nowość, ten finał świata niektórych, no ale mimo wszystko, no, ranga wydarzenia jest taka, że czuje się to napięcie, prawda? A powiedział pan, że wystarczy, że Marciniak będzie sobą i będzie dobrze. To też chciałem zapytać byłych piłkarzy, też Tomka i Marka. Właściwie jaki jest Szymon Marciniak jako sędzia, tak z waszej perspektywy? Marek, ty masz wspomnienia, doświadczenia też z drugiej strony. Jak to wygląda z twojej perspektywy? Jakim sędzią jest Szymon Marciniak? No ja miałem przyjemność bycia na placu wtedy, kiedy arbiter Szymon sędziował nam mecz. I muszę przyznać, że właśnie taki spokój, taka stanowczość bardzo mocno biła od pana Szymona.
I to się udzielało wśród nas zawodników. Wtedy, kiedy były jakieś spięcia, wtedy, kiedy były jakieś kontrowersje, po prostu konkretna decyzja jest... Tak, ucinał momentalnie. I to mi się podobało, przyjeżdżając za granicę, a wcześniej grając właśnie w Championship, no, takich sędziów się lubiło. Konkretnych, nie dających zbytnio dużo do powiedzenia zawodnikowi. Bo to, co powiedzieliśmy, mecz Holandia-Argentyna, no tam sędzia sobie nie poradził. Na początku troszeczkę dawał pograć ostrzej, potem jednak to ucinał i tak naprawdę ten zawodnik sam nie czuje, nie wie, co może zrobić. I dlatego te frustracje później są takie, a nie inne. A z sędzią troszeczkę gorzej później było, jakby siedziałem na ławce rezerwowych jako już trener, asystent w Legii Warszawa, no to gdzieś tam były spięcia, tak? Troszeczkę inaczej to trochę wyglądało już z boiska, ale na pewno też tutaj jestem też przeświadczony o tym, że przede wszystkim sobie zasłużył, a ponadto na tych mistrzostwach świata pomimo VAR-u, pomimo tego, jak to wszystko wygląda, było dużo wpadek tych lepszych sędziów, a tutaj nasz arbiter się obronił zdecydowanie w tych wszystkich meczach. Tak, Szymon Marciniak mówi coś takiego, że on traktuje swoją rolę też trochę jako pedagoga. I też widzieliśmy to w dokumencie w Kanal Plus o sędziach w Ekstraklasie. Zwraca uwagę piłkarzom. Każe ich żółtą kartką, czy odgwizduje jakieś przewinienie i tłumaczy im, dlaczego to zrobił. Jak ten piłkarz ma się w przyszłości zachować, żeby takiej kary uniknąć, to jest normalne dla sędziów dzisiaj, czy to jest coś, co jego akurat charakteryzuje? Myślę, że to jest, u Szymona tutaj trochę będę zgadywał, bo nie wiem, trzeba by go osobiście zapytać, ale być może jest to zaczerpnięte z ligi angielskiej, bo Szymon miał to szczęście, że jak zaczynał karierę międzynarodową, wszedł od razu takiego programu rozwoju młodych sędziów KOR, który założyła wtedy UEFA. I dostał bardzo dobrych dwóch instruktorów. Jednego to Davida Ellerey'a z Anglii i drugiego no to Jaapa Eulenberga z Holandii. I oni z nim pracowali od początku. I myślę, że tamtej Szymon poznał Howarda Webba. Myślę, że tutaj dużo ten wpływ angielski jest, gdzie sędziowie, może Marek to pewnie potwierdzi, bo grał w Anglii. Zwykle w lidze polskiej to się tą kartkę wyrzucało, potem ewentualnie jakieś wyjaśnienia. W lidze angielskiej sędzia często zaprasza zawodnika, najpierw mu dużo tłumaczy, a potem jak już te emocje trochę opadną, i zawodnik tego to wyjmie tą kartkę i ta kartka jest też inaczej przyjmowana w takich okolicznościach. I ten wachlarz tych zachowań Szymona, tych takich zagrywek psychologicznych, Szymon ma bardzo dużą taką inteligencję emocjonalną, też to naturalną taką, prawda? Tak, to jak się z nim rozmawia, to się to odczuwa nawet, że umie tą dyskusją pokierować tak w sposób dla siebie korzystny, bo wyczuwa tego swojego partnera w dyskusji też bardzo dobrze i to na boisku procentuje. Myślę, że to jest ten element z Ligi Angielskiej, który przyjął. Ale też trzeba pamiętać, że Szymon grał naprawdę na niezłym poziomie w piłkę nożną, grał tam chyba w rezerwach Wisły Płock, miał kontakt z takimi zawodnikami jak Radosław Sobolewski na przykład i część tych zawodników znał i no, był dla nich też partnerem, tak, nie był no-name'em, który przyjechał i tam próbuje rozstawiać ludzi po kątach, tylko człowiekiem, z którym się dzieliło szatnie, to też ten sposób zachowania no jest inny, prawda, w stosunku do ludzi, których się zna, niż w stosunku do obcych. I przeniósł ten warsztat na UEFA, doskonale też przygotowany przez ten system KOR i to zaowocowało tymi następnymi... Ma taką opinię Szymon Marciniak, arbitra, który pozwala pograć piłkarzom, nie jest przewrażliwiony na punkcie każdego tam spięcia. No, przepisy są takie same dla wszystkich, ale umówmy się, że interpretacja często bywa różna, sędziowie mają różne podejście, różny temperament. Jedni może za mocno reagują, inni właśnie dadzą większą swobodę. I taki sędzia też, Tomek, jako były piłkarz potwierdzi, że może albo widowisku pomóc, albo go zepsuć. Tak, jak najbardziej, ale mi się wydaje, że ta narracja, co Marcin tu mówił i Marek, że jest troszeczkę taka pomocna dla zawodnika. Emocje są, ale tu szybko chłodna analiza i ci wytłumaczy, że ten faul był, się należy żółta kartka i ty inaczej niż jak ci wyciągnie, odejdzie i nie ma rozmów, krótko ucina, bo ty tam z nerwami skaczesz do sędziego, no to też na pewno sędzia nie chce, ale jak ci on to wytłumaczy i ty chcesz to przyjąć, no to w tym momencie wyjaśnia i w tym momencie inaczej może to spotkanie przebiec niż sama żółta kartka, krótko, co ty mi tu będziesz skakał i ja cię usadzę i ja mam tylko rację, nie ty, tak? Tak,
Także tutaj to też ma duże znaczenie i to pokazuje, tak, na boisku. To też z punktu widzenia trenerskiego, Marek, jak to wygląda. Pewnie przed meczem są rozmowy na temat tego, jaki to sędzia, tak, jakie ma zachowania, czy też się do tego przygotowuje w jakiś specjalny sposób przed meczem? No, często bywało tak, że w szatni dostawaliśmy sygnał, że panowie, sędziuje nam pan sędzia X, pamiętajcie, że on jest, z nim się nie dyskutuje, bo od razu lecą kartki, albo na przykład, że tutaj możemy troszeczkę więcej powalczyć, bo na pewno będzie na to pozwolenie od strony sędziego, ale tutaj myślę, że to, co Marcin powiedział, że dużym aspektem taki na plus Szymona jest to, że grał w piłkę i wie, że jeżeli zawodnikowi się da troszeczkę więcej na boisku, to gdzieś ta kontrola będzie coraz cięższa do utrzymania. Natomiast ja pamiętam, jeszcze raz mówię, pamiętam właśnie sędziego, że było konkret i to myślę, że wynikało z tego, że jako były zawodnik też na to miało duży wpływ, bo wiedział, że jeżeli sędzia nie kontrolował meczu, to można dużo więcej uzyskać. Jeśli chodzi o trenerów, no to tak samo, taka sama sytuacja. Tak, piłkarze się sztab też przygotowują pod konkretnego arbitra, jak słyszeliśmy, ale sędziowie robią dokładnie to samo. Zastanawiam się, na ile tutaj dużo uwagi i jak bardzo precyzyjnie sędziowie analizują poszczególnych piłkarzy przed meczem, szczególnie tych najbardziej istotnych na boisku, i dyskutują o tym, jak się zachowują i jak mogą chcieć cię oszukać. Ja akurat na ten temat, jaką ostatnią rozmowę, którą miałem z Szymonem parę miesięcy temu, dłuższą, to na ten temat rozmawialiśmy i jeszcze w moich czasach to już zaczynał ten wywiad taki wchodzić w UEFA, tak, że podsyłano nam filmiki, był taki serwer, na który się wchodziło, jak drużyny rozgrywają stałe fragmenty, jak się przygotować, który zawodnik, na którą nogę tam kiwa i tak dalej. I to już podobno, Szymon powiedział, bo już w 2016 zakończyłem sędziowanie, mówi, że dalej to poszło dalej, ale już do tego stopnia, że już mówią, że to na pewno tak będzie rozegrane, potem on patrzy, a oni zupełnie inaczej, no bo że drużyny też zmieniają, zaskakują. I Szymon powiedział, że on przestał to już tak naprawdę na pewnym etapie analizować, bo to czasami jest ślepa uliczka, bo człowiek się spodziewa, że on na pewno to zrobi, ten to zawsze symuluje, nie? I potem jest, on jest faulowany, a się z Radowiczem tak często było w Legii, nie? Że to już z założenia on to na pewno symuluje i sędziowie nie dawali karnych ewidentnych później, bo faktycznie wcześniej Rado tam potrafił przysymulować. Nie? I, a jak jest na przykład, Marcinie, jak jest na przykład, że sędziował mecz Argentyny na przykład z Danią, tak? A później, przepraszam, Francji z Danią, ale Argentyny sędziował mecz z Australią. I teraz i super było. A teraz mamy, tak jak wspominaliśmy, mecz właśnie Argentyny z Holandią i tam się wymknęło. I zobacz, tu fajnie sędziował, miał pod kontrolą, a tu nie wiadomo w pewnym momencie, co się może wydarzyć. Tak, to każdy mecz jest inny, prawda? Każdy mecz jest inny. No, niby znasz drużynę, jeszcze tylko wejdę. Znasz drużynę Argentyny, wiesz, że ci nic nie zrobią, a za chwilę może coś wyskoczyć. To tak jak się mówi, że mecz meczowi nierówny, nie? I to czasami jest, i ten sam sędzia może być i inaczej ten mecz przebiega, nie wiem, miałem ileś tam meczu Lech Wisła sędziowym, tak się układało. Z Warszawy, nie, no to dla mnie był tak topowy mecz. Niektóre przechodziły w ogóle bez bólu, super fajnie, i wszyscy klepali po plecach, a były takie, gdzie no po prostu trzeba było, nie wiem, no głowę gdzieś schować i nie wychodzić, bo piłkarze byli tak wściekli, że coś tam się nie poukładało. Także to zależy często od dnia i od meczu. No nie porównujmy meczu jednak Argentyna-Australia w 1/8. Do ćwierćfinału, to był ćwierćfinał? Ćwierćfinał to był, tak. Do ćwierćfinału, tak. Argentyna-Holandia, gdzie jest ta historia meczów Argentyny z Holandią jest bardzo bogata. Począwszy od finału Mistrzostw Świata w 78, gdzie tam no, Holendrzy byli, czuli się poszkodowani też. I to się tak nawarstwiło, to też jest inny rodzaj rywalizacji, gdzie są bardzo wyróżnione, bardzo wyrównane drużyny i te emocje są wyższe, plus sędzia popełnił ewidentny błąd w tym meczu, bo według mnie, to mimo że ten sędzia ma taką reputację nie najlepszą, Lajos, prawda, z Hiszpanii, to jednak on do tej 88 minuty ten mecz przyzwoicie sędziował i miał go pod kontrolą, tylko w momencie, kiedy nie dał Paredesowi tej czerwonej kartki za bardzo ostry faul i poprawienie, potem kopnięcie prowokacyjne w ławkę rezerwowych piłką, to powinien zawodnik wylecieć za dwie żółte automatycznie,
widocznie też sobie te instrukcje FIFA na dużym turnieju za bardzo wziął do serca, że unikajcie jakichś tam pochopnych rozstrzygnięć kartkami za niesportowe zachowanie i tak dalej, bo to osłabia drużyny w kluczowym momencie, no ale taki ewidentne zachowania, no nie można tutaj wchodzić w politykę, no bo to się obraca przeciwko potem sędziemu, no i teraz ten sędzia jest na całym świecie jako przykład nieudacznika, prawda, pokazywany, tak. gdzie pewnie ktoś mu wbił do głowy, także tak już sobie mówię o Szymonie, że on powiedział, że w pewnym momencie to on przestał już to tak oglądać dogłębnie i tak się przywiązywać, bo parę razy można gdzieś tam w ślepą uliczkę zabrnąć. Trzeba być sobą, robić swoje. Szymon doskonale zna tych zawodników z Ligi Mistrzów czy z Ligi Europy, bo oni grają przecież wszyscy w klubach europejskich. Tutaj nic nowego dla niego za bardzo nie będzie, chyba że coś po prostu, bo piłka nożna jest unikalna, są sytuacje nieprzewidywalne, tak? I coś się może takiego wydarzyć, co nas wszystkich zaskoczy, ale on zna doskonale w takich najważniejszych momentach oczywiście ma wsparcie swoich asystentów. Mówimy o ogromnym sukcesie, panie Marcinie. Powiedział Szymon Marciniak, że poprowadzenie finału to jest jak niemal jak wzniesienie tego pucharu dla sędziego i trudno sobie się z tym nie zgodzić. No ale umówmy się, to nie jest zakończenie jego kariery, nie jest to, nie wiem, zwieńczenie jego kariery, tylko wszystko co najlepsze jeszcze, no mamy nadzieję, przed nim. Jak ta jego kariera przypomnę, że Szymon poza super pucharem Europy, który jest takim trochę, powiedzmy, pucharem, nie powiem, że pocieszenia, no ale nie jest tym topowym, tak, zdarzeniem w europejskiej piłce. Szymon nie sędziował żadnego finału w UEFA, czyli nie sędziował ani finału Ligi Mistrzów, ani finału Ligi Europy nawet, a nawet mamy teraz tą Ligę Konferencji tak? No to tutaj też się pojawił nowy finał, który no, nawet jakby Szymon go dostał, to możemy powiedzieć, że w tej chwili po finale Mistrzostw Świata to nie byłoby żadne wyróżnienie, tylko jakiś tam puchar pocieszenia. Ja myślę, że w europejskiej piłce Szymon ciągle ma dużo do udowodnienia. Najciężej jest posędziować finał Mistrzostw Świata, bo one są raz na 4 lata, a nie co roku. Będzie się pamiętało. I tak. To się przechodzi do historii piłki. To się stało już w tej chwili, że nasza trójka, czwórka w zasadzie sędziowska przeszła do tej historii. Czy przejdzie po niedzieli. No i w tej europejskiej piłce, no i jeszcze rywalizują z całym światem. Też są sędziowie z Ameryki Południowej mocni, także tu też jest trudno. Natomiast w europejskiej piłce jest trochę mniejsza rywalizacja, oczywiście też szalona, i trudna, ale nie aż taka, że raz na 4 lata i z całym światem. W związku z tym teoretycznie jest łatwiej. No i tutaj Szymon jeszcze ten finał Ligi Mistrzów, no to musi posędziować, no to żeby to zwieńczyć tą karierę, myślę, sobie to jednak za punkt honoru postawi. A dalej to zobaczymy, no czy będzie miał motywację, co dalej robić. Na pewno będą jakieś dobre propozycje dla niego czy ze Stanów, czy z krajów tutaj Zatoki Perskiej, bo umówmy się, że nasza liga trochę się robi dla niego za ciasna, tak naprawdę. No, przy tej charyzmie, przy tych umiejętnościach, to wydaje mi się, że te... Przyjdę do Mielca i trochę to będzie takie zderzenie z rzeczywistością, światem. Tak. No to, ale to ja absolutnie z pełnym szacunkiem dla naszych rozgrywek, bo tutaj to nie znaczy, że tutaj Szymon nagle obrośnie w piórka i nie będzie chciał tutaj sędziować, na pewno będzie robił swoje, tylko przewiduję, że raczej się posypią jakieś dobre propozycje i są też plany, z tego co wiem, w UEFA stworzenia takiej superligi sędziowskiej, powiedzmy, czyli wybranie sędziów najlepszych europejskich i oni by jeździli, byli obsadzani centralnie przez UEFA w najlepszych ligach na te kluczowe mecze. Czyli na przykład Marciniak sędziowałby Manchester City, Manchester United. A to wtedy nie związki danego kraju decydują? No właśnie, póki co decydują związki, ale są plany, żeby stworzyć taką elitarną grupę sędziów, którzy by po prostu tutaj też pomagali w rozgrywkach krajowych, europejskich i na te najtrudniejsze mecze, gdzie czasami jest, no bo Howard Webb był dobrym przykładem, że już na świecie był doceniany, a już w Anglii wszyscy go mieli dosyć, bo miał ileś tam tych meczów topowych posędziowanych. Prawdopodobieństwo wpadki no zawsze jest u sędziego. No i gdzieś tam jeden mecz, drugi, trzeci, te historie zaczęły się ciągnąć i już w Anglii nie bardzo chciano, żeby on sędziował, a na świecie wszyscy proszę bardzo, niech nam sędziuje. Gdzieś tam bliskie są te plany tej superligi sędziowskiej, że tak powiem. No one się już tam zaczynały powoli konkretyzować, no ale to wymaga uzgodnień z władzami lig, tak, i tych najlepszych, plus one pewnie będą na tak, plus z władzami związków, a one pewnie będą trochę na nie, no bo tracą trochę swoich kompetencji, prawda? A jak to się przełoży na nasz krajowy podwórko? Właśnie taka nobilitacja dla sędziego. Czy my mamy szansę, żeby tu więcej sędziów było? Znaczy, krótkoterminowo się pewnie nie przełoży jakoś szczególnie, natomiast w dłuższym terminie, no to po pierwsze
Na pewno będzie wielu chętnych do sędziowania, to tak jak po Małej Szomalni, tak? I tutaj efekt, jaki mamy teraz w skokach, że mamy i Dawida Kubackiego, i Kamila Stocha, to są pewnie takie w cudzysłowie dzieci Małysza, prawda? To tutaj będzie na pewno dużo ludzi, którzy po takim sukcesie będzie chciało zasilić szeregi sędziowskie, co jest bardzo potrzebne, bo rozgrywek sędziowanych przez trenerów, bez sędziów neutralnych jest naprawdę dużo tutaj na Mazowszu. Ja to przez jakiś czas mogłem to obserwować. Pracując w piłce mazowieckiej, teraz jestem tatą takiego młodego piłkarza, to też to widzę. No i druga sytuacja jest taka, że w przyszłości Szymon na pewno zajmie jakieś poczesne miejsce w strukturach sędziowskich i mam nadzieję, że to zaowocuje też większą ilością polskich sędziów w rozgrywkach międzynarodowych. Argentyna, Francja, wielki finał mundialu w Katarze z udziałem polskich arbitrów, z Szymonem Marciniakiem na czele, a dziś Marcin Borski, Tomasz Sokółski. Dziękuję, dobrego dnia życzę państwu. Dziękuję panowie, to był magazyn sportowy w Radiu dla Ciebie, Arkadiusz Błaszczyk, kłaniam się, dobrego weekendu. Sponsorem audycji jest PKN.